25 wspomniane w Pucharze Polski. Czy ten piłkarz może dzisiaj pomóc Lechowi? Sikorski. Wodecki. Wodecki, gol! Ależ błąd Jasmina Buricza! 67 minuta. Marcin Wodecki rozkłada dzisiaj Lecha na łopatki. Tak, nie, to trzeba podkreślić, właśnie taka jest piłka nożna. Uderzenie, trzeba również to wykonać często, żeby dać szansę na popełnienie błędu przez bramkarza. I tak zrobił właśnie Wodecki. Burić oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że popełnił wielki błąd, ale to była również bardzo dobrze rozegrana akcja. Najpierw bardzo dobre podanie do Sikorskiego, który się odwrócił, zagrał idealnie, można powiedzieć na pamięć, do Wodeckiego. Ten, nie zastanawiając się, uderzył. Ta piłka szła w środku bramki i na pewno to wielki błąd Buricza, ale Górnik jak najbardziej zasłużenie prowadzi 2-0. Buricz był w szoku, że ta piłka dalej nie upadała. Ona jakby przestała opadać.